Cześć, z tej strony Grzesiek z oftech.pl. Dzisiaj będę miał przyjemność pokazać Wam ładowarkę przenośną, powerbank, bank energii, jak zwał, tak zwał. Ale jest to sprzęt, który w niejednej sytuacji po prostu uratował mi skórę. O czym mówię? All Powers S200. Jest to urządzenie zamknięte w opakowaniu tej wielkości, z taką tutaj fajną, elegancką rączką do przenoszenia, więc można w tym bezpiecznie przechowywać to urządzenie. Jest to powerbank, który zdecydowanie wyróżnia się od wielu produktów, jakie znajdziemy na rynku. Dlaczego? Już Wam pokazuję, w czym rzecz, w czym ukryty jest sekret i w czym tkwią przewagi tego sprzętu. Przede wszystkim to jest coś takiego. To jest pudełeczko relatywnie niewielkich rozmiarów. Ja to mogę tak trzymać sobie w dłoni. Waga już będzie odczuwalna, bo to jest 1,4 kg. Ale te 1,4 kg jesteśmy w stanie bez trudu, przynajmniej ja jestem w stanie bez trudu jakoś przymknąć na to oczy. Dlaczego? Dlatego, że pojemność baterii, jaką tutaj znajdziemy, to jest 41 600 mAh. To moim zdaniem bardzo dużo. Ja dzisiaj chciałbym ten sprzęt przetestować za pomocą czegoś, co będzie, powiedzmy sobie, z takiej półeczki bardziej profesjonalnej. Mam w pamięci jeden z testów, jeden z przeglądów podobnego sprzętu, jaki na kanale znajdziecie. I tam pojawiły się komentarze, że spróbuj obciążyć te szlifierki, które podłączyłeś. Wtedy ten czas pracy urządzeń podpiętych do powerbanka przenośnego będzie inny. Teraz, żeby już nie było podobnych oskarżeń, mam taką profesjonalną opalarkę. Zobaczcie, żebym nie był gołosłowny, tutaj z tyłu, ja Wam zaraz to pokażę, udało mi się jakoś to odczyścić, jest moc tego urządzenia. Moc tego urządzenia wynosi 3400 W. I ja podepnę tą opalarkę do naszego powerbanku. Będziemy patrzyli przy maksymalnym obciążeniu, przy podkręceniu tego grzania na maksa i temperatury na maksa, jak szybko będzie nasz powerbank się rozładowywał. I to moim zdaniem będzie test miarodajny. Ja, żeby Was nie przynudzać, spróbuję to puścić w przyspieszonym tempie. Natomiast później zobaczymy, jakie S200 ma parametry, co potrafi, przed czym producent ostrzega, do czego w zasadzie ten sprzęt jest polecany, ile on kosztuje, no i zastanowimy się, czy warto za niego zapłacić. Mamy 93% naładowania tego powerbanku. Zobaczymy, co będzie się działo, kiedy podłączymy do niego nagrzewnicę. Zaczęła sobie bzyczeć. Ja ją podkręcę teraz, zobaczcie, tutaj mam możliwość zwiększenia temperatury i mocy. Jest teraz na maksa, odstawiam ją sobie na bok, żeby nikomu nie zrobiła krzywdy i patrzymy, co się dzieje z naszym powerbankiem. Odpalamy stoper. Mamy minutę, zobaczymy, co się będzie działo. Ciągle 92. Mam nadzieję, że tutaj teraz to widzicie, 92 cały czas. Minęły nam 2 minuty. Zobaczymy, co się dzieje. Ciągle 91%. Mamy już 3 minutę, patrzymy, co się dzieje. No w końcu, procent 90. Uważam, że nie ma nic lepszego niż taki test na żywo. To znaczy, mogliście zobaczyć sobie sami, jak urządzenie, jak ten All Power sobie radzi z tym, żeby napędzić nagrzewnicę. No i w praktyce było widać, że po podłączeniu tych sprzętów
mniej więcej można liczyć na takie zużycie na poziomie 1% na 1 minutę. Moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Jest to wynik, który bez problemu pozwala wykorzystać ten sprzęt jako coś, co może nam uratować skórę w takiej awaryjnej sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali mieć dostęp do jakichś elektronarzędzi, więc bez problemu ten sprzęt, mimo że waży tylko 1-4 kg, jest w stanie taką pracę w trudnych warunkach nam zapewnić. Ja bym chciał od razu zastrzec co do jednej kwestii tutaj, dlatego że ten sprzęt nie jest wodoodporny. Więc jeżeli chcecie nim pracować w ciężkich warunkach, ja bym starał się go zabezpieczyć, bo jednak jest to elektronika. Na to uczulam, to urządzenie nie jest wodoodporne i na to bardzo jasno chciałbym zwrócić uwagę. Co mi się tutaj podoba? Przejrzysta obsługa, podoba mi się ten wyświetlacz, który tutaj jest, podoba mi się bardzo proste przełączanie na bocznym panelu, tutaj znajdziecie między oddawaniem energii. Możemy sobie energię oddawać poprzez te USB, które tutaj widzicie. Możemy oddawać poprzez to gniazdo AC, które już używaliśmy. Samo ładowanie tego powerbanku zajmie mniej więcej 1,5 godziny. Czy to dużo, czy mało? Moim zdaniem w sam raz ani dużo, ani mało. Podoba mi się to, że możemy naładować ten sprzęt USB typu C jakimś uniwersalnym zasilaczem albo dedykowaną ładowarką. Uwaga, ja teraz Wam pokażę. To jest to coś. Jest dosyć długa, dosyć spora. Moim zdaniem w zupełności wystarczy, żeby tym sprzętem się posługiwać. Ja nawet nie musiałem jej rozwijać, nie miałem tutaj żadnego problemu. I bardzo ważna uwaga, możemy jednocześnie uzupełniać energię w tym powerbanku i za jego pomocą ładować inne urządzenia w tym samym czasie, więc to jest fajne dla osób, które będą intensywnie z niego korzystały. AllPowers S200 to sprzęt, który może pochwalić się mocą wyjściową prądu przemiennego na poziomie 200 W. Znajdziemy tutaj trzy sposoby ładowania. USB-C plus ładowanie z gniazdka plus ładowanie solarne. Maksymalna moc ładowania solarnego to 99 W. Pojemność baterii wynosi 41 600 mAh. Jeżeli chodzi o ochrony, jakie ten sprzęt ma budowane, będzie tutaj ochrona przed zwarciem, przed przeciążeniem, przed nadmiernym napięciem, nadmiernym ładowaniem, przegrzewaniem i tym podobne. Sprzęt jest w stanie przyjąć ładowanie przez USB-C o mocy 60 W. Wyjście gniazda ściennego jest standardowe. Wejście słoneczne, jak już wspomnieliśmy, to jest 99 W. Jeżeli chodzi o tą górną część panelu, którą teraz widzicie, znajdziemy tutaj bezprzewodową ładowarkę, która obsługuje technologię QI. Ten niepozorny sprzęcik może ładować jednocześnie aż 5 urządzeń. Jedno przez gniazdo sieciowe, ładowanie bezprzewodowe drugie, dwa przez dwa porty USB typu A i jeden przez USB typu C, łącznie 5. Ja teraz na potrzeby testu używałem go z elektronarzędziami, natomiast na co dzień używałem go przede wszystkim do A, ładowania laptopa, B, ładowania telefonu, C, ładowania telefonów, ale nie moich, tylko osób, które były gdzieś ze mną na wyjeździe. I do takich celów ten sprzęt sprawdza się idealnie. Jak dla mnie jest to mega sprawa, bo można było bez trudu ładować dwa telefony poprzez te USB, jakie tutaj mamy. Wygląda na to, że nawet pod dużym obciążeniem ten sprzęt oddaje energię bardzo, ale to bardzo taki zrównoważony, bezpieczny sposób, bo oczywiście znajdziemy tutaj też wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przed przepięciem, przed przegrzaniem. Wszystko to, czego oczekujemy w tego rodzaju sprzęcie tutaj jest wbudowane. Mi się to też podoba. W zasadzie jedyna rzecz, do której miałbym delikatne zastrzeżenie, to rozmiary i cena, bo jednak chociaż na pozór to nie jest duży sprzęt, to jeżeli wrzucimy go do plecaka, waga 1,4 kg swoje już robi. Z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić, żeby ten sprzęt był wyraźnie lżejszy i mniejszy, no bo bateria 41 000 mAh gdzieś musi się mieścić i ona swoje musi ważyć, przynajmniej przy tej technologii litowej, jaką tutaj znajdziemy. Jak dla mnie to są rzeczy, o których trzeba pamiętać, że mimo wszystko, mimo tego, że to jest kompaktowe i przenośne, to jednak troszkę miejsca i w jakichś mniejszych plecaczkach, czy w jakichś torebkach, no będzie to coś problematycznego, ale jako coś, co możemy zabrać ze sobą na wyprawę do większego plecaka, moim zdaniem jak najbardziej tak. To jest to urządzenie, z którego ja byłem wówczas zadowolony. Co mi się jeszcze tutaj nie do końca podoba, no cóż, cena. Bo ta cena wynosząca około 600, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, ona też jakieś wrażenie robi i też będziemy się zastanawiać nad tym, czy tego rodzaju sprzęt jest warty tych pieniędzy. Oczywiście w ofercie na tej marki znajdziemy sprzęty, które będą droższe, będą tańsze, większa część z nich będzie droższa, bo tutaj producent stawia na sprzęty, które będą po prostu potężne. To nie są małe powerbanki, które będą miały no, wielokrotnie mniejszą pojemność, to są duże sprzęty, które służą do ładowania też sprzętów dużych. Wiem, że brzmi to troszeczkę zabawnie, ale taka jest prawda. To nie jest powerbank, który mamy naładować tylko i wyłącznie
smartfon, albo jakieś słuchawki, albo inne drobiazgi, tylko ładujemy nim mini lodówkę, ładujemy nim laptopa. To jest coś, co pozwoli nam sprawnie pracować albo sprawnie przebyć nie jeden wyjazd, nawet taki wyjazd, który będzie typowo na łonie natury. Dlatego ten sprzęt moim zdaniem znajdzie swoich nabywców, on u mnie zostaje. Tutaj się przyznaję od razu, że poprosiłem producenta, żeby to urządzenie u mnie zostało i u mnie sprawdza się bardzo dobrze właśnie jako awaryjne źródło energii na wyjazdy. I nawet gdzieś leży sobie w bagażniku w samochodzie i bardzo mi się podoba to, że to opakowanie, w którym otrzymujemy urządzenie, ono jest bardzo solidnie wykonane, ja je cały czas w nim przechowuję. Tutaj jest taka rączka wygodna do przenoszenia i teraz ciekawostka, przez około miesiąc ten powerbank leżał w bagażniku mojego samochodu, stan naładowania baterii 99% i to mi się podoba.